Tłumaczenie Łukasz Miarka czyta Samuel Bukowski. Amazing Discoveries Afrika i Walter Fight prezentują. Wykłady pod tytułem List do Hebrajczyków, rzeczywistość i cień. Jezus został pobity, upokorzony, skazany, przybity, opuszczony i ukrzyżowany. Wykład ósmy. Kapłaństwo Chrystusa. Kontynuujemy nasze studium listu do Hebrajczyków na temat rzeczywistości i cienia. Jesteśmy w rozdziale siódmym, który zatytułowałem Kapłaństwo Chrystusa. Ale nim zaczniemy, pomódlmy się. Niebiański Ojcze, mamy do czynienia z wielkimi tematami Słowa Bożego i potrzebujemy niebiańskiej mądrości. Proszę oświeć nasze umysły, gdyż modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Pierwszy werset jest kontynuacją poprzedniego rozdziału. Ponownie zaczyna się historią Melchizedeka. Melchizedek był zarówno królem, jak i kapłanem. Służył jako wielki typ przedstawiający kapłaństwo i królestwo wyższe od systemu lewickiego. Lewi wciąż znajdował się w lędźwiach Abrahama, kiedy ten płacił dziesięcinę Melchizedekowi. Biblia sprawozdaje, że mniejszy płaci dziesięcinę większemu. Biblia nie podaje, kim był Melchizedek. Istnieje na ten temat wiele spekulacji. Niektórzy wierzą, że to był sam Chrystus. Niektórzy twierdzą, że było to ucieleśnienie Ducha Świętego, a niektórzy wierzą, że to był Sam. Jest wiele innych opinii odnośnie tego, kim był Melchizedek. Niektóre z nich są wymyślone, a niektóre są spekulacją. Ale fakt, że tożsamość nie jest ujawniona oznacza, że celu należy szukać gdzie indziej, a nie w spekulacji. Biblia często mówi nam, abyśmy nie wychodzili ponad to, co jest w niej napisane. Celem listu do Hebrajczyków jest skontrastowanie rzeczywistości i cienia. Tylko w tym można szukać przyczyny włączenia go. To, co nie jest objawione zgodnie z Pismem Świętym, jest tym, co Bóg uważa za niewymagane do naszej doskonałej, kompletnej wiedzy. Nie zostało nam powiedziane, kim On jest. Myślę, że możemy wykluczyć opcję Jezusa, ponieważ Chrystus został przepowiedziany co do tego, kiedy miał przyjść i jak powinien przyjść. Zatem to nie ma w ogóle sensu. Ucieleśnienie Ducha Świętego można użyć tego samego argumentu. Czy to może być Sem? Taka możliwość istnieje i można by było o tym spekulować, ponieważ Sem cały czas żył w czasach Abrahama. W rzeczywistości on nadal żył w czasach Izaaka i Jakuba. To jest możliwe, ale pisma tego nie mówią. Tak, spekuluję, ale to tylko spekulacja. W historii Izraela władza kapłańska i królewska zawsze trzymały się osobno do tego stopnia, że kiedy granica została przekroczona z arogancją, wynikiem tego był trąd. Ale w tym archetypie znajdujemy ich złączonych, ponieważ Melchizedek był zarówno królem, jak i kapłanem. To czyni go doskonałym typem dla króla chwały, który był również barankiem bożym, który gładzi grzechy świata. Krzyż był pomostem do tronu. Musimy zadać sobie pytanie, czy list do Hebrajczyków jest o Melchizedeku, czy o Jezusie Chrystusie. I odpowiedź brzmi o Jezusie Chrystusie. On jest rzeczywistością cieni, nie Melchizedek. Melchizedek był typem, bardzo ważnym typem, ponieważ był zarówno królem, jak i kapłanem. Był królem sprawiedliwości. Wszystkie te etykiety, które są z nim związane, czynią go doskonałym typem dla jeszcze doskonalszego antytypu, a jest nim Jezus Chrystus. A więc zanim Abraham był ja jestem, zanim Melchizedek był ja jestem, zastąpił go. Z tego względu jest on zawarty w Biblii, ponieważ Biblia wymaga konkretnego powodu, dla którego Chrystus mógłby sam stać się arcykapłanem. I to jest ciężar, który Paweł stara się wyjaśnić. W przeszłości stanowisko kapłana i króla były rozdzielone. Czasami niektórzy królowie myśleli, że mogą te urzędy połączyć. Jedna z biblijnych historii odnosi się do Uzjasza, jego dumy i kary. Czytamy o tym w drugiej kronik 26, 16. Gdy zaś doszedł do potęgi, to Uziaszu wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu swemu Bogu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. To było surowo zabronione, ponieważ tylko arcykapłan był upoważniony do palenia kadzidła na ołtarzu. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a zanim osiemdziesięciu kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego Nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi i nie przyniesie ci to chwały przed Panem, Bogiem. Wtedy Uzjasz rozgniewał się, mając w ręku kadzielnicę, by spalić kadzidło. A gdy pałał gniewem na kapłanów, pojawił się trąd na jego czole przed kapłanami w domu Pana przy ołtarzu kadzenia. Kiedy najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy kapłani spojrzeli na niego, oto miał trąd na czole. Wypchnęli Go więc stamtąd, a i on sam spieszył się z wyjściem, bo dotknął go Pan. Urząd kapłana i urząd Króla były ściśle odrębne, z wyjątkiem przypadku Melchizedeka, który służył jako typ dla Jezusa, ponieważ również Jezus jest Królem i kapłanem. Zanim Jezus wszedł w rolę baranka ofiarnego i kapłana, został uznany jako król. Zachariasza 9:9 mówi: Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. To niesamowite proroctwo. Zrobiłem serię o księdze Zachariasza i ona również jest dostępna na YouTube. To proroctwo mówi nam, że Mesjasz będzie królem. Jana 12:23. Nabrała gałązek palmowych. To dzieje się podczas triumfalnego wjazdu. I wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. Mateusza 21:15 sprawozdaje: Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Jezus pochodził z królewskiej linii i jako tako był oddzielony od kapłaństwa. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest, czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę, i opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Jezus został uznany jako król przez lud, przez zwykłych ludzi. Pomimo, że nie został uznany przez uczonych i faryzeuszy, to jednak został uznany. Nawet więcej, bo został ukoronowany przez największy autorytet Żydów, czyli króla Heroda, nawet pomimo faktu, że ta ceremonia była prześmiewczą koronacją. Idziemy do Mateusza 27, 27. Tam czytamy: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. To potęga militarna. I zdjęli z niego szaty i przyodziali go w szkarłatny płaszcz. Włożyli na niego szatę królewską, ale najpierw, co bardzo interesujące, rozebrali go. Rozebrali go z jego własnej odzieży i założyli na niego szatę królewską. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na jego głowę, a trzcinę dali w jego prawą rękę. Symbolizowała ona berło. Zatem został ukoronowany jako król, ponieważ miał królewską szatę, w dłoni trzymał berło, a na głowie miał koronę. I upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! A więc była to koronacja koronacja prześmiewcza ale była to koronacja dokonana przez władzę i wojsko. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, w rzeczywistości Biblia podaje koncepcję, że oni ciągle go bili w głowę, wbijając mu te ciernie w skórę. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz. To bardzo ważne. Został ukoronowany. Zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Czym była jego własna szata, która została na niego nałożona? Pamiętamy, że podczas ukrzyżowania żołnierze zdjęli jego szaty i doszli do szaty wewnętrznej. Nie rozdarli jej na kawałki, ponieważ była bardzo cenna. Została utkana w jednym kawałku i nie było w niej żadnego szwu. Innymi słowy, ona reprezentowała szatę sprawiedliwości. Melchizedek Król Sprawiedliwości została zdjęta, został ukoronowany jako król, a następnie założono na niego szatę sprawiedliwości, a on poniósł ją na krzyż righteusness. So it was taken off, he received a koronation as king, and then the robe of righteousness was placed back upon him, and he took it. Jako król wymaga posłuszeństwa dla postawy swojego rządu. Fundamentem dla każdego króla rządu jest prawo. Bez prawa nie możesz mieć żadnej władzy prawnej, ponieważ twoja władza pochodzi z prawa. Nie może być naszym kapłanem, zanim nie uznamy Go za króla, zatem jest on naszym królem i naszym kapłanem. To wymaga pokuty, czyli uznania przekroczenia prawa. I dopiero wtedy balsam przebłagania może zostać zastosowany przez wiarę w Jego sprawiedliwość, a nie w sprawiedliwość z prawa. Mamy kapłana, ale mamy króla. Musimy podlegać systemowi prawnemu, aby wola króla była czyniona w niebie, jak i na ziemi. Innymi słowy, tutaj na ziemi muszą być tacy, którzy poddają się władzy prawnej króla. Nie możemy służyć dwóm władzom, służyć jednemu i łamać prawa drugiego. Jeżeli świat i jego system prawny jest przeciwny do niebiańskiego, to tutejsze królestwo nie może być tym samym co królestwo Boże. Królestwo Boże jest przyszłością, ale już teraz w czasach, w których żyjemy, przynależymy do niego. Dzisiaj na świecie panuje uzurpator, który rości sobie prawo do bycia królem i kapłanem. Pamiętaj jednak, że w przeszłości królowanie i kapłaństwo było oddzielnymi urzędami. Melchizedek jest typem, Chrystus antytypem, w którym król i kapłan są połączeni. Istnieje jednak uzurpator, który twierdzi, że jest królem i kapłanem, i ma wokół siebie książąt, których nazywa kardynałami. Musimy pamiętać, że trąd grzechu przylega do niego, ukryty pod szatą jego własnych wymysłów. A ponieważ wziął na siebie nienależne mu prerogatywy, jest trędowaty tak jak Uzjasz. A trąd to symbol grzechu i dlatego Biblia nazywa go człowiekiem grzechu. Pokój może nadejść tylko wtedy, kiedy uznamy Króla Sprawiedliwości i jego doskonałą szatę utkaną na niebiańskim krośnie. Nikt nie ma dostępu do Królestwa Bożego bez tej szczególnej szaty, która jest utkana na niebiańskim krośnie, czyli bez szaty sprawiedliwości Chrystusa. Mając to w pamięci, zwróćmy się do rozdziału siódmego i wersetu pierwszego. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. To bardzo ważny rozdział w Biblii. Abraham wracał po rozgromieniu królów i został pobłogosławiony przez Melchizedeka. Czy jest w tym typologia? Czy w antytypie ludzie również powracają z rzezi królów? Werset drugi mówi Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Izajasza 32:17 sprawozdaje i pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy do czynienia z typem, z Melchizedekiem. Niezależnie od tego, kim jest, ma pewne cechy. Spójrzmy na nie, omawiając list do Hebrajczyków. Abraham zapłacił dziesięcinę temu królowi sprawiedliwości i pokoju. Hebrajczyków 7.3 mówi, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Któż trwa w nas jako kapłan ustawicznie? Oczywiście Chrystus. Ale te wersety czynią tak wiele zamieszania na świecie, ponieważ mówią, że to Melchizedek był bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, służy jako typ dla Syna Bożego, który pozostaje kapłanem na zawsze. Faktem jest, że ten werset mówi nam tylko, że ten kapłan, ten król służy jako typ dla wyższego króla, wyższego kapłana. Ponieważ powiedziano, że był bez ojca i bez matki, to z tego powodu ludzie mają wiele spekulacji. Każdy, kto żył kiedykolwiek na tej planecie, miał ojca i matkę. On z pewnością miał rodowód, jeśli miał ojca i matkę. Pomyślmy o tym. Kapłani lewiccy musieli pochodzić z linii Arona, musieli pochodzić z plemienia Lewiego, musieli udowodnić swoją genealogię. Genealogie były rozbudowane i nikt niepotwierdzony nie mógł pełnić służby. Kiedy kapłani wyszli z niewoli babilońskiej i przywrócono kapłaństwo w czasach Nehemiasza, to trzeba było wykonać gruntowne przeszukanie genealogii, zanim ktoś mógł zostać zakwalifikowany do udziału w czynnościach kapłańskich to było absolutnie niezbędne w kapłaństwie lewickim, aby wiedzieć kim jest ojciec i kim jest matka jaki jest rodowód, aby udowodnić że ta linia prowadzi do Arona szczególnie w przypadku arcykapłana to było niezwykle ważne nazywano to kapłaństwem Arona ale o Melchizedeku w Biblii nie ma zapisku kim jest jego ojciec nie ma zapisku kim jest jego matka nie ma zapisku jego rodowodu

Nie miał rodu, a więc służy jako idealny typ dla Chrystusa, który również nie ma linii wiodącej od lewiego i kapłaństwa Arona. Zatem nie ma w tym niczego tajemniczego. Jest to podane w kontraście do kapłaństwa lewickiego, a nie jako stwierdzenie, że nie miał ojca, matki i rodowodu. Jest wiele spekulacji w temacie tego wersetu, ale nie chodzi o to, że król Salemu był bez genealogii, ale o to, że nie kwalifikował się poprzez genealogię. Nie dla tego celu został napisany. Służy jako archetyp pod tym względem. W przeciwieństwie do kapłaństwa lewickiego, jego kapłaństwo nie było dziedziczone tak jak kapłaństwo Chrystusa. W przeciwieństwie do katolicyzmu, jako Bóg, Jezus nie miał matki, i jako człowiek nie miał Ojca. Jego funkcja nie pochodziła od nikogo, nikomu nie została przekazana, i nikomu nie została przydzielona. Trwa na wieki. Od kogo pochodzi Chrystus? Melchizedek służy jako idealny przykład: nie miał ojca ani matki. Chrystus istnieje od wieczności. Innymi słowy, jest to kolejny dowód na to, że nie jest on istotą stworzoną. Jezus istnieje od wieczności, i z tego właśnie powodu te wersety są włączone do listu do Hebrajczyków. Są dowodem na boski charakter Jezusa Chrystusa. Pierwszy Tymoteusza 3,16 mówi: A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, został wzięty w górę do chwały. Czy możemy w ogóle pojąć głębię tego wersetu? Właśnie to Paweł próbuje ukazać: Nie wywyższa Melchizedeka, wywyższa Jezusa Chrystusa, czyli wielkiego antytypa to jest rzeczywistość, a Melchizedek jest cieniem ważnym cieniem, ponieważ bez cienia nie byłoby pretekstu dla kapłańskiej służby Jezusa Chrystusa. Jeśli przejdziemy do Hebrajczyków 7:14, to czytamy, Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A więc musiał istnieć typ, który by to uzasadniał. Pierwszy Piotra 1:20 mówi: „Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na Was. Jeśli pomieszamy cieni rzeczywistość z listu do Hebrajczyków, to będziemy błąkać się po oceanie błędów. Będziemy koncentrować się na kwestiach, które nie zostały objawione, a zlekceważymy te, które objawione zostały. Objawienia 13:7 mówi, i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. To o wrogu Boga w czasach końca. Wszyscy mieszkańcy Ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia. Jest wróg, który nie wejdzie do odpocznienia Boga baranka zabitego od założenia świata. Właśnie o tym jest list do hebrajczyków. Jest o rzeczywistości, a tą rzeczywistością jest zawsze Chrystus. Kontynuujemy od wersetu czwartego w liście do Hebrajczyków w rozdziale siódmym. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten. Teraz tworzy typologię, mówi o Melchizedeku, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama czyli Melchizedek nie pochodził z tej kapłańskiej lewickiej linii, ale Abraham zapłacił mu dziesięcinę. I pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Innymi słowy, mówi, że Melchizedek musiał być wyższy rangą od Abrahama. Kim był, Biblia nie sprawozdaje. Czy to był Sem? Mógłby być, ale tego nie wiemy. Nie musimy spekulować, ale możemy wziąć te kwestie i przypasować do Chrystusa. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Lewi jeszcze się wtedy nie urodził, ponieważ obietnica jeszcze się Abrahamowi nie spełniła. Czekał na nią cierpliwie, ale ponieważ był z linii Abrahama, to ciągle był w ciele Abrahama. W typie Lewi w rzeczywistości przez Abrahama zapłacił Melchizedekowi dziesięcinę. Innymi słowy, kapłaństwo lewickie podlegało wyższemu kapłaństwu Melchizedeka. O ileż wyższym, a jeszcze wyższym kapłaństwem jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Właśnie to stara się wysunąć na pierwszy plan. Zabiera nas do rzeczywistości, do której te typy i cienie prowadzą. Przeczytajmy Hebrajczyków 7:4 ponownie. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Musimy pamiętać, że przyszedł na spotkanie armii Abrahama, przyniósł chleb i wino. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. Te symbole również prowadzą do Jezusa Chrystusa, który przyniósł nam chleb i wino, symbol jego ciała i krwi. Pobłogosławił Abrahama, wyższy błogosławi niższego i zaakceptował dziesięcinę Abrahama. Rzymian 4:3 mówi, bo co mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Abraham jest ojcem tych, którzy uwierzyli, ale jest również ojcem potomków, którzy w końcu zrodzili samego Mesjasza. Galacjan 3:29 mówi: A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Przejdźmy do tej historii i po prostu odświeżmy sobie, jak to się toczyło. Chodźmy do Księgi Rodzaju 14 i spójrzmy na tę historię ponownie. Rodzaju 14 sprawozdaje. W czasach Amrafela, króla Synearu To bardzo interesujące, gdyż Synear to Babilon. Arioch, król El Lasaru, Kedor Laomer, król Elamu i Tidal, król narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy i z birszą królem Gomory. Z królami Sodomy i Gomory było wielu innych królów. Zbuntowali się oni przeciwko Kedor Laomerowi. Służyli mu 12 lat, a w 13 roku zbuntowali się. To wszystko jest bardzo interesujące. Liczba 12 i 13. Sekretne stowarzyszenia na świecie bardzo lubią tą numerologię, ponieważ przedstawia również dwunastu wokół jednego. Jezus miał dwunastu uczniów, a On był w centrum. Różokrzyżowcy podążali tą samą drogą. Ale historia mówi nam o koalicji królów z królem Babilonu, który wyruszył i wypowiedział wojnę i rozgromił króla Sodomy, Gomory i innych królów przy nich. Uprowadził Lota i jego rodzinę. Czytamy, że w czternastym roku wyruszył Kedor Laomer oraz królowie, którzy byli z nim i pobili refaitów, i tak dalej, i chorytów, i ich wszystkich. Werset siódmy, potem zawrócili i przybyli do En Mishpat, czyli do Kadesz i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Hasason Tamar. Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, i uszykowali się w Dolinie Syddim do walki z nimi. I co się potem stało? Królowie w koalicji z królem Babilonu zwyciężyli. A w Dolinie Syddim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż, gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli, mieszkał bowiem w Sodomie. A zatem mamy koalicję królów z Królem Babilonu, którzy zwyciężyli inną koalicję królów. To prawie jak wojna między Królem Północy i Królem Południa. Królowie północy panowali nad tymi królami z południa, ale wzięli również Lota i jego rodzinę. Tu pojawia się problem. Abrahamowi powiedziano, że Lot i jego rodzina zostali wzięci do niewoli przez tą koalicję królów włącznie z królem Babilonu. Zatem wziął swoich ludzi i ruszył za nimi. Biblia w wersecie 16 sprawozdaje, że tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedor Kedorlaomerem i królami, którzy byli z nim, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. To interesujące, że słowo właściciel, kana, oznacza być właścicielem, ale również oznacza być odkupicielem. Ale to również oznacza bycie właścicielem przez zakup. W tym słowie, które opisuje Boga, jest schowanych wiele niuansów. A król Sodomy powiedział do Abrama: Oddaj mi ludzi, a mnie nie weź dla siebie. Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy: Podniosłem swą rękę do Pana Boga Najwyższego, właściciela. To samo słowo jest tu użyte: nieba i ziemi oznacza właściciela, ale również odkupiciela tego, który odkupił. Teraz przejdźmy do dalszej części tej historii. A więc mamy dwie koalicje królów walczące między sobą. I koalicja, w której był król Babilonu, zwyciężyła. Ale doszło do wielu strat ubocznych, takich jak Lot i jego ludzie. Abraham poszedł, odzyskał ich i sprowadził ich z powrotem. To interesujące, że nie sprowadził ich z powrotem do Sodomy i Gomory, skąd pochodzili, ale poszedł inną drogą i przybył do Salemu, które jest oryginalną nazwą Jeruzalemu. Tam spotkał ich król sprawiedliwości i pokoju i pobłogosławił ich. Jeśli popatrzymy na tą historię, możemy zadać sobie pytanie w kontekście czasów końca. Północna koalicja z królem Babilonu pokonała koalicję, która była przeciwko nim. Czy, gdy cały świat ponownie błąkał się za bestią, powstały dodatkowe szkody? Niektórzy z Bożych ludzi zostali schwytani. Abraham i jego siły poszły, wybawiły ich i otrzymały błogosławieństwo od typicznego króla. To odnosi się do błogosławieństwa od antytypicznego króla. A więc jaki jest nasz obowiązek? Naszym obowiązkiem jest wybawienie antytypicznego Lota i jego kobiet z ucisku koalicji królów, którzy postawili się przeciwko Bogu. Król Sodomy powiedział, chcemy Ci się odwdzięczyć, ale Abraham powiedział, nie, ani rzemyka, ani obuwia, nie chcę od Ciebie niczego. I następnie Biblia mówi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrahama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną. I tutaj wymienia ich imiona. W rozdziale 15 jest napisane Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Tutaj ponownie mamy informację, że sam Chrystus jest nagrodą dla odkupionych. Przejdźmy do wersetu czwartego, który sprawozdaje. Wówczas doszło go słowo Pana. Ten nie będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Werset szósty. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Zasadniczo historia Melchizedeka ma bardzo głębokie duchowe znaczenie. I odkrycie wszystkich szczegółów tej typologii zajmie nam całe życie. A więc przyszedł na spotkanie armii Abrahama, przyniósł chleb i wino, pobłogosławił Abrahama i zaakceptował jego dziesięcinę. Jeśli przejdziemy do antytypu, to możemy spodziewać się tego samego. Kim dzisiaj jest armia Abrahama? Armią Pana, ludzi Boga. Jaki jest ich obowiązek? Iść i odzyskać antytypicznych lotów, iść i odzyskać te kobiety, czyli kościoły. Sprowadzić je z powrotem, aby otrzymać błogosławieństwo chleba i wina, aby być pobłogosławionym przez antytypicznego kapłana. Wtedy zapłacimy naszą dziesięcinę z wdzięcznością. Jezus jest porównany do Melchizedeka. Nasza niedoskonałość w przeciwieństwie do doskonałości Chrystusa woła o orędownika, który może wypełnić lukę. Kapłaństwo lewickie jedynie zapowiadało potrzebę większej rzeczywistości, innego kapłana obdarzonego mocą odtwarzania. Potrzebujesz kapłaństwa, które może również tworzyć, a tylko stwórca kwalifikuje się do tego. Kontynuujmy. Hebrajczyków 7:11. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Dlaczego potrzebowałbyś innego kapłaństwa? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Istniał bardzo ścisły wymóg, że tylko potomkowie Lewiego mogli być uczestnikami kapłaństwa, więc musiała nastąpić zmiana prawa. Możemy powiedzieć, że kapłaństwo lewickie dobiegło końca. Aby mogło zostać zamienione przez inne kapłaństwo, najpierw musiała nastąpić zmiana prawa. Precedens dlatego znajduje się tylko w kapłaństwie z porządku Melchizedeka. Nie ma żadnego innego precedensu w Biblii, który uzasadniałby tę zmianę. Historia Melchizedeka ma ogromne znaczenie. Kontynuujmy rozdział 7, werset 13. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Wiadomo bowiem, i mowa oczywiście o Jezusie Chrystusie, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Musi istnieć precedens, aby przenieść kapłaństwo z Lewitów na takiego, który nie spełnia warunku pochodzenia. Właśnie w tym Melchizedek ma duże znaczenie. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Innymi słowy, mówi, że cień ustępuje rzeczywistości. Prawo, lewickie wymagania z całym systemem ofiarniczym i ziemskim kapłaństwem były cielesne i wskazywały tylko na większą rzeczywistość i nie mogły cię zbawić. To było tylko cieniem, tylko przykładem większej rzeczywistości. Potrzeba było innego kapłaństwa, które miało moc wskrzeszania umarłych i przywracania umarłym życia. Tym kapłanem musiał być stwórca. On jest nieśmiertelny, jest autorem życia. Płytkie poglądy na grzech dają początek płytkim poglądom na kalwarię. Zrozumienie grzechu prowadzi do krzyża. W krzyżu ukazana jest nadzwyczajna pełnia grzechu. Zrozumienie grzeszności naszej natury sprawia, że trzymamy się krzyża i pokazujemy naszą wielką potrzebę zbawienia. Jeśli nasze bezpieczeństwo polega na rytuale, niezależnie od tego, czy odbywam pielgrzymkę, czy biorę udział w szczególnej aktywności, to całkowicie omijam problem. Nie ma żadnej zasługi w żadnym z tych rytuałów. Dlatego chrześcijaństwo, które opiera się na rytuałach, jest beznadziejną drogą szukania zbawienia. Werset 17. Tak bowiem świadczy, bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Inne kapłaństwo, inna moc. Innymi słowy, nie ma potrzeby kolejnego kapłaństwa. Ci, którzy mówią o ciągłym kapłaństwie tutaj na Ziemi, i wymieńmy ich po imieniu, katolicy i Anglikanie mają je, ponieważ posiadają kapłaństwo z systemem ofiarnym, który nazywają mszą, celebracją eucharystyczną. Oni zgubili istotę Ewangelii, porzucili rzeczywistość i zanurzyli się w cieniu. Gorzej nawet porzucili ścieżkę prawości i zarozumiale przywłaszczyli prerogatywy Chrystusa. Przeciągnęli rzeczywistość z powrotem do cienia i zamienili kapłaństwo ugruntowane w typie Melchizedeka. Werset 18 mówi: A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Słabością systemu lewickiego było to, że służyli tylko jako typ, nie mieli rzeczywistości, nie mogli wypełnić obietnicy, tylko sam Bóg mógł tego dokonać, gdyż zakon, czyli prawo ceremonialne z działalnością kapłańską, nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Oto sedno tej historii. To prawie niewyobrażalne, aby ludzie, którzy studiują list do Hebrajczyków, mogli wrócić do ziemskiego kapłaństwa. A jednak tak się stało. Paweł upomniał tych wczesnych Hebrajczyków, aby nie przylegali do cienia, ale szli do rzeczywistości. Zastanawiam się, czy jego prorocze oko patrzyło w przyszłość i czy zobaczył, co stanie się z chrześcijańskim światem. Ponieważ oni byli chrześcijanami, wyszli z tych cieni i zaakceptowali oraz przyjęli rzeczywistość. Musiał być przerażony, jeśli jego proroczy wzrok był w stanie zobaczyć, co stanie się w przyszłości. I ja wiem, że on to widział, ponieważ ostrzegał przed człowiekiem grzechu i podał wiele szczegółów dotyczących tego, jak i gdzie powstanie. Wesley napisał, gdyż zakon sam w sobie, oddzielony od Ewangelii, nie przywiódł niczego do doskonałości. Nie mógł też udoskonalić swoich czcicieli w wierze lub miłości, w szczęściu lub świętości. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja dyspensacji Ewangelii, która daje nam lepszą podstawę do ufności przez którą zbliżamy się do Boga tak blisko, aby być z nim jednym duchem. To jest prawdziwa doskonałość. Zatem doskonałość, o której pisze Paweł, zawsze jest doskonałą rzeczywistością. Jest to coś, do czego mamy dążyć, coś, co powinniśmy naśladować w naszej sferze, tak jak on jest doskonały w swojej sferze. W Galacjan 3.3 jest napisane: Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy my chcemy powrócić do religii rytuałów? Kolosan 1:28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Mielibyśmy o wiele mniej kłótni, gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy i jak bardzo upadliśmy. Jeśli wznieślibyśmy nasze oczy do jedynego, który jest w stanie odtworzyć tego, który jest martwy w grzechu i występku. Słowo doskonały występuje dziewięć razy w liście do Hebrajczyków. W przypadku Melchizedeka musi być czytane w kontekście porównania między rzeczywistością a cieniem. Wyciągnięte z kontekstu i zastosowane do zdolności ludzkich wskazuje na cień. Musimy być bardzo uważni, abyśmy nie pozostawali przy mleku, ale abyśmy przeszli do rzeczywistości. Hebrajczyków 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. To on jest doskonały. Jeśli spojrzymy na wersety, w których znajduje się to słowo, to pierwszy raz występuje w rozdziale drugim. Przeczytajmy werset dziewiąty z rozdziału piątego, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą wiecznego zbawienia. Rozmawialiśmy już o tym w szczegółach, kiedy studiowaliśmy rozdział piąty. Rozdział siódmy, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Ten, który jest doskonały, jest rzeczywistością Jezusem Chrystusem. Hebrajczyków 9:9. Wybiegnijmy nieco w przyszłość. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary to o kapłaństwie lewickim z jego ofiarami. Które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który pełni służbę Bożą. Tylko Chrystus może to uczynić. Tylko stwórca, Bóg, może to uczynić. Werset 11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, Wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Czyli ten niebiański, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. To słowo mamy również w Hebrajczyków 10.1. Albowiem zakon, zawierający w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, cień i rzeczywistość, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok. Przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. My też nie możemy żadnym z naszych dążeń, będącym w cieniu, nie możemy tego uczynić. Ludzkość może ją osiągnąć tylko poprzez przypisaną i nadaną sprawiedliwość Chrystusa. Hebrajczyków 11,40: Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Nawiązuje do czasu, kiedy Jezus Chrystus powróci na obłokach, a my zostaniemy przemienieni w okamgnieniu, a zmarli powstaną niezniszczeni. Nie wcześniej, nim grzeszne ciało nie zostanie zamienione w ciało uwielbione, to nie będziemy mogli powiedzieć, że mamy bezgrzeszną naturę. Hebrajczyków 12:23 i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, Sędziego Wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Ponownie, kontekst znajduje się w Chrystusie. Rozdział 13, werset 21. Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę. Kto czynicie doskonałym? Jezus Chrystus. Dokonując w nas tego, co miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Przywłaszczenie sobie tej doskonałości nie jest niczym innym jak zarozumialstwem. W Hebrajczyków 7,20: A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Odnosi się to do kapłaństwa lewickiego. Ten zaś, na podstawie przysięgi tego, który do niego powiedział, ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Mam zatem nadzieję, że pismo nie odnosi się do Melchizedeka w pismach Pawła, kiedy mówi, o kim mamy dużo do powiedzenia. Nie, to było o kapłaństwie Chrystusa, o którym ma dużo do powiedzenia i właśnie o nim mówi. Jak wielki był Melchizedek, przyniósł chleb i wino, pobłogosławił patriarchę, który klęknął przed nim i złożył mu dziesięcinę ze wszystkiego. Kiedy Abraham tam uklęknął, był reprezentantem wszystkich tych, którzy przez wiarę odpowiadają na wezwanie Chrystusa. W typie był tam Lewi, który klęczał w lędźwiach Abrahama i uznawał wyższe kapłaństwo, które jedynie zapowiadało jeszcze wyższe, wieczne kapłaństwo Chrystusa. Przeczytajmy ten werset ponownie, werset jedenasty. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Wesley w odniesieniu do tego tekstu stwierdza, apostoł właśnie pokazuje, że kapłaństwo lewickie musi ustąpić kapłaństwu Chrystusa, ponieważ Melchizedek, z którego porządku jest kapłanem, jest przeciwny Aaronowi. Hebrajczyków 711 do 14 Jego życie się nie kończy, ale pozostaje kapłanem nieustannie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, jeśli by to doskonale odpowiadało wszystkim bożym zamysłom i ludzkim potrzebom, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, wtedy niektórzy mogliby wnioskować, że doskonałość wynikała z tamtego kapłaństwa. To jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana z nowego porządku? Z tego jest wiadome, że oba, kapłaństwo i prawo, nierozerwalnie połączone miały teraz ustąpić lepszemu kapłaństwu i doskonalszej dyspensacji. To prowadzi nas do struktury chiastycznej w rozdziale siódmym. Ponownie jest ich wiele. A tu tylko jeden przykład. Ponownie ma strukturę ABCBA. B, B, Hebrajczyków 7,12. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Jeśli pójdziemy do antytezy na dole, czyli aprim, to w Hebrajczyków 7,28 czytamy: Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon. Ustanowiło syna doskonałego na wieki. A więc mamy tutaj zmianę kapłaństwa, i tutaj również ją mamy. Przejdźmy do części B, Hebrajczyków 7:17, bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Odpowiednikiem B, czyli B prim, jest werset 24, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Teraz przechodzimy do centrum, Hebrajczyków 7:19, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. To jest sedno sprawy. Typologia użyta w historii Melchizedeka prowadzi do większej rzeczywistości. Tego nie mogli zrozumieć i pojąć. O tym jest napisane i teraz cudzysłów, o czym mamy wiele do opowiedzenia. Tradycje, zwyczaje, obmycia, rytuały, ceremonie, kult przodków i obecnych mędrców, wszystko to chowa się z nieistotności w porównaniu z doskonałością Chrystusa. I aby trwać w którymkolwiek z nich, to trzeba wyznawać gorsze kapłaństwo, które prowadzi na zatracenie. Czasami czytam to, co głosi Parlament światowej religii. Oni ciągle odwołują się do swoich mędrców, że musimy ich posłuchać i że oni są oświeceni. To jest dla mnie zdumiewające, że świat chce biec do światowych mędrców, podczas gdy dostępna jest doskonałość Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia: Hebrajczyków 7:22. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwoliła im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Kiedy jako chrześcijanie zrozumiemy o co chodzi w religii biblijnej? Kiedy pójdziemy do źródła siły? Dlaczego tak bardzo zależy nam na bieganiu pomiędzy mędrcami i cieniami? To kapłaństwo jest niezbywalne. Pomyślcie nad tym. Jest niezbywalne. Potrzycie się pod to kapłaństwo i zwrócenie go w ręce człowieka, zależnego od przekleństwa śmierci, było skokiem w całkowitą ciemność. To jest dokładnie to, co robi ludzkość. To czas dla prawdziwych chrześcijan, aby powstali i powiedzieli, nie ma żadnego innego kapłaństwa, zostało zastąpione, zostało zlikwidowane. Pozostało tylko jedno, dlatego możemy śmiało przystąpić do tronu łaski i nie musimy gubić się w cieniu, próbując znaleźć rzeczywistość. Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, żeby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, słuchajcie uważnie, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Jeśli uważnie czytamy te wersety, to musimy się zgodzić, że w nich spoczywają prochy każdego ziemskiego kapłaństwa, na zawsze określone jako oszustwo, wprowadzone przez wroga, by odciągnąć niczego nie podejrzewające dusze od prawdziwego pasterza. Musimy głosić kapłaństwo scentrowane na Chrystusie i tylko na Chrystusie. Dlaczego mielibyśmy chcieć udać się do ziemskiego, grzesznego, śmiertelnego kapłana, aby znaleźć rozwiązanie dla naszych problemów? Hebrajczyków 7:28. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Ciężar Pawła polega na wywyższeniu rzeczywistości. Moglibyśmy powiedzieć, że dostojeństwo tego urzędu jest ustanowione na zawsze i nie może już zostać powierzone ograniczonym ludziom. Moje pytanie zatem brzmi, jakie można osiągnąć wyżyny, ufając Mu, że wydobędzie nas z bagna grzechu? Wielkość naszego grzechu jest zawsze mniejsza od wielkości łaski Boga. Łaskawość Boga, aby samemu utożsamić się z ludzkością, pokazuje szacunek, jaki ma dla naszej rasy. Oferuje nadzieję na przywrócenie tego obrazu, którym byliśmy pierwotnie obdarzeni. Tylko stwórca, Bóg, może odtworzyć ludzkość. Odsuńmy się od cieni i zbliżmy się do rzeczywistości. Jezus w Mateusza 11:28 powiedział: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest kluczowa sprawa rozdziału siódmego. Powtórzmy to, werset 25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Uchwyćmy się rzeczywistości i nie brnijmy dłużej w cienie. Pomódlmy się. Niebiański ojcze, dziękuję Ci za niezmienne kapłaństwo z porządku Melchizedeka. Mamy nie tylko kapłana na zawsze, ale mamy również króla. Pomóż nam być lojalnymi poddanymi tego królestwa w imieniu Jezusa. Amen.